To był świadomy zabieg, dlaczego PGA Skrabbył Chatów, ponieważ mam świadomość, jakim zespołem jest PGE. Nieraz walczy o najwyższe cele co roku w lidze. Nieraz zresztą miałem tego najlepszy przykład, bo ponieważ wiele razy spotykaliśmy się w finale. Więc tutaj świadomy zabieg, dlatego żeby walczyć o te najwyższe cele, żeby walczyć o złoto. No to oczywiście będzie bardzo zdrowa rywalizacja. Obydwu tych chłopaków znam. Przed nami jest liga, bardzo ciężka liga, co zresztą co roku widzimy, że liga się wzmacnia. Jest wiele meczy już o wysoką stawkę, nie tylko z drużynami, które są na pierwszych pięciu, plasują się na pierwszych pięciu miejscach. Także walczymy często z zespołami, które są w środku tabeli i z tyłu tabeli, i te mecze są bardzo wymagające, więc na pewno takie wzmocnienie tutaj będzie bardzo przydatną rzeczą. Do tego oczywiście Liga Mistrzów, więc sezon będzie bardzo długi i wymagający. Także na pewno pewne wzmocnienia, czy po prostu taki zasób zawodników na pewno będzie bardzo dobry dla zespołu. Oczywiście znam ten zespół, znam chłopaków, między innymi reprezentacja Polski, kiedy ja zaczynałem, to właśnie bardzo wielu zawodników PGE było w reprezentacji: Mariusz Wlazły, Karol Kłos, Bartek Kurek, Grzegorz Łomacz również, z którym praktycznie zaczynałem taką przygodę w lidze na takiej, można powiedzieć, głębszej wodzie. Więc tutaj zespół jest bardzo dobrze znany, dlatego tym bardziej myślę, że współpraca będzie się układała. I tu między innymi właśnie wybór PGE Skrybeł Chatów, ponieważ zawsze staram się grać w klubach, gdzie walczy się o te najwyższe cele, walczy się o medale, i życzyłbym sobie oraz zespołowi, żebyśmy sięgnęli po ten najwyższy kruszec, czyli złoto. Ze wszystkich tych finałów muszę stwierdzić, że dopiero pierwszy raz wygrałem z tylu finałów, dopiero pierwszy raz wygrałem z PGE Skrąbeł Chatów. Tak zawsze, stety, niestety, oczywiście Skrabeł Chatów była tym silniejszym zespołem i nie udało się tej rywalizacji wygrać. Apetyt zresztą bardzo, bardzo rósł, kiedy wiele z tych rywalizacji wygrywaliśmy pierwsze spotkania. Często właśnie tutaj na hali, po czym takie nadzieje rosły, apetyt rósł, i później niestety gdzieś tam kolejne mecze nie udało się wygrać, i PGE Skrabeł Chatów po prostu była lepsza. Thank you.